witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przez cały dzień będziemy mieć tylko i wyłącznie ogromne jedzenie. Znalazłam kilka fajnych restauracji, gdzie właśnie mają takie wielkie porcje jedzenia. I tam dzisiaj się wybierzemy i zobaczymy, czy uda nam się to zjeść. Oczywiście pomagać mi będzie Paweł. Dzień dobry. I nie tylko, będzie jeszcze kilku gości, którzy pomogą nam to wszystko zjeść, żeby to jedzenie się po prostu nie zmarnowało, jeżeli nam by się nie udało tego skonsumować? Chyba jest tak. Takie słowo? Jest takie słowo. Jeżeli takie całodniowe odcinki Wam się podobają, to stawcie łapeczkę w górę i subskrybujcie mój kanał, to może więcej takich będzie się pojawiać na moim kanale. A my od razu jesteśmy już pod pierwszym miejscem, do którego pójdziemy. I serwują tam największe hot dogi w całej Polsce. Tak, takie, takie. Nie no. Takie? Ile to jest? Nie, kobiety mają przekłamane centymetry. No. 50-centymetrowe hot dogi to są. Czajcie? Hot dog, który jest w 50-centymetrowej bułce. Znaczy, ja nie wiem, czy to jest największy w Polsce. Ja wpisałam największe jedzenie Trójmiasto i wyskoczyło mi kilka miejsc, gdzie właśnie mają takie duże jedzenie. I wybrałam niektóre i właśnie te hot dogi są niby potężne. Dzisiaj z rana, jak Ola mi powiedziała, że zaczynamy właśnie od hot dogów, to sobie troszkę poczytałem i nie znalazłem nigdzie w Polsce większego hot doga niż 50 cm, dlatego powiedziałem największe w Polsce. Faktycznie nie zweryfikowałem tego idealnie, ale na kibelku trochę siedziałem i trochę poczytałem. Śniadanie jemy sami ze względu na to, że jesteśmy mega głodni, bo jeszcze nie jedliśmy śniadania i wydaje mi się, że uda nam się zjeść tego hot doga. Mam taką nadzieję. Poszliśmy do restauracji Angry Mike. Ten hot dog jest naprawdę potężny. Zresztą sami teraz widzicie na ekranie. Ale niestety okazało się, że nie ma bułek. Pani zamówiła 50-centymetrowe, ale niestety nie dojechały. I zastanawialiśmy się z Pawłem, co zrobić. Czy jechać do jakiegoś innego miejsca, czy zostać po prostu tutaj i zamówić coś innego. No i stwierdziliśmy, że zamówimy sobie dwa hot dogi 30-centymetrowe, co finalnie da nam 60 cm hot doga, a nie 50, tyle ile mieliśmy zjeść na początku. Więc wyjdzie na to, że zjemy trochę więcej. Ale to dobrze, bo jesteśmy bardzo głodni. No i dzięki temu, że wzięliśmy dwa hot dogi, to mogliśmy sobie wziąć dwa rodzaje. Jeden jest taki klasyczny, tylko z prażoną cebulką i sałatą, a drugi jest z frytkami i z jalapeno. One i tak są potężne. No są mega. Patrzcie na to. No. To są giganty. To jest ogromne. Kolosalne. My tego nie zjemy. Tak czy siak będziemy musieli wziąć to ze sobą i rozdać. Dobra, dawaj, póki jest ciepło, bo jestem głodny. Ej, ale to jest taka rzeczywiście bułka hot dogowa. Ja myślałam, że ona jest taką ale bagietką czy coś takiego. No, ładnie to wygląda. Jest mięciutka. Ej, fajnie. Dobrze to wygląda. Tam jest napisane, że to jest podobno kraftowa parówka. Co czyli znaczy? Chyba samorobna. Nie wiem, nie znam się. Tak mi się wydaje. I w ogóle jak rozmawialiśmy z tą panią, to ona mówiła, że oni zamawiają gdzieś te bułki. Tak, jakby, że nie są jakieś gotowce czy coś takiego, tylko po prostu zamawiają i im robią. O tego. Bydlaka. Wow. Wow. Jak ja mam to zjeść? Ja też się zastanawiam, to jest tak ogromne. Ja sobie to przedzielę na pół. Ty i dobrze ta paruła wygląda. To jest taka myślana bułeczka. Bałem się, że hot dog będzie taki napchany. Mhm. Tak, wiesz, bez przemyślenia zrobiony. A on jest naprawdę przemyślany. Jest bardzo dobry w smaku. Jest taki 7 na 10. Hot dogi w IKEA są lepsze? Tak. Ty masz inny, nie masz takiego klasycznego. Posmakuj mój. Mój jest mega dobry. No, twój jest lepszy. Lepszy jest, no. Tak też mi się wydawało, że taki klasyk będzie najlepszy. Ola ma hot doga, który nazywa się Dodger Dog. Jest w nim parówka kraftowa, musztarda, ketchup, sałata i cebula prażona. I to jest wszystko. Taki klasyk, po prostu. A mój hot dog to jest potato dog. Nie wiem, czemu on się w ogóle potato nazywa. Bo, bo są ziemniaki w nim, czyli frytki. A, faktycznie, no. Ma to sens. I właśnie jest z nich parówka, musztarda, ketchup, frytki, cebula prażona i papryka jalapeno. Także jest taki mniej klasyczny. Oli jest znacznie lepszy. Ja całego na pewno nie zjem i wydaje mi się, że no, nikt nie zje takiego dużego hot doga. Szczególnie tego 50-centymetrowego. 50 nie, ale 30? Dasz radę zjeść? Ja już zjadłem połowę połowy. Okej. Okay. Jestem dalej przez głodny. Okej. Okay. Najważniejszy jest dobór ilości składników. Zazwyczaj w tych rzeczach XXL jesz, to wszystko ci wypada i tak ten... Wiadomo, wyleciało mi tu trochę prażonej cebulki, a mimo wszystko on jest taki estetyczny. Tak, i też nie jest za duża bułka. W sensie nie jest tak, że jesz samą bułkę, tylko masz te wszystkie dodatki wokół. Bardzo fajne, ale do kolejnych rzeczy na pewno potrzebujemy inne osoby. Tak, bo jak ja zjem tego hot doga, to ja nie będę już głodny do końca dnia. Ta bułka, zamiast tego, że trochę już to jemy, wydawała się twardawa z wierzchu, że ona zaraz zaschnie i będzie niedobra, ale jak ją gryzie, to w środku wciąż jest miękka, tylko ta jakby skorupa się robi twarda, co jest mega git dalej w smaku. Czy ty serio zjadłeś całego tego hot doga? 30 lajtowo. Ja i moje jeszcze z 20 cm. To tak jakbyś jadł 30 w Subwayu kanapkę. No tak, albo no na przykład zapiekankę, nie? Aha. Bardzo dobre było. Najadłem się fest. Nie wiem, jak wcisnę w siebie kolejne dania. Nie, pojedziemy do domu odpocząć teraz. Ja muszę odpocząć, bo ja czuję się jak taka beczka teraz. Czy ty zjadłeś dopiero 10 cm? Ale ja
już się czuję jak beczka. Wróciliśmy właśnie do domu odpocząć trochę po naszym śniadaniu. Było grubo, a będzie jeszcze grubiej. No. Nie chcę wiedzieć, co jest dalej. Jeszcze trochę jedzenia jest przed nami, więc jeszcze na pewno się najesz. Przy okazji chciałabym wam opowiedzieć, jak w prosty sposób zaoszczędzić, robiąc zakupy przez internet. Wystarczy mieć wtyczkę bądź aplikację AleRabat, która sama znajduje dostępne kody rabatowe i wybiera te najkorzystniejsze. Działa ona na wielu stronach z ubraniami, kosmetykami czy chociażby z jedzeniem. Wtyczka i aplikacja robią wszystko za nas. Wystarczy dosłownie jedno kliknięcie. AleRabat jest darmowy, a zarabiają oni z prowizji płaconych przez sklepy. Dodatkowo część tej prowizji oddają nam poprzez cashback. Korzystanie z wtyczki jest bardzo proste. Jak mamy już ją zainstalowaną, wystarczy wejść na stronę sklepu, dodać produkty do koszyka i jak przejdziemy do owego koszyka, to wyświetli nam się opcja od AleRabat o sposobach na oszczędzanie. Aplikacja działa tak samo. Instalujesz, zakładasz konto i logujesz się. Potem wybierasz sklep, który Cię interesuje. Klikasz przejdź do sklepu bądź aktywuj cashback. Znowu wybierasz produkt i w koszyku naciskasz przetestuj kody lub aktywuj cashback. I to tyle. Kody same się aktywują, a cashback pojawi się na Twoim koncie do 48 godzin. Ja sama korzystam i z aplikacji, i z wtyczki i szczerze mogę Wam polecić AleRabat. Jeżeli chcielibyście sobie przetestować, to wszystkie linki macie w opisie. Idę sobie trochę poodpoczywać i widzimy się na obiedzie. Jeżeli chodzi o kolejny posiłek, to przyjechaliśmy tym razem na kebaba. I jest z nami Marta, która będzie nam pomagać jeść, bo sami z Pawą nie dam po prostu rady. Nie to, żebyś Ty była taka, że zjesz dużo, tylko po prostu pomożesz nam. Troszeczkę. Idziemy zamówić i widzimy się, jak już będziemy mieć naszego kebaba. Teraz padł na Zahir kebab i u nich na szczęście nic nie brakowało. Zamówiliśmy mega rolo i powinno ono mieć około 50 cm. Powinniśmy mieć miarkę i to sprawdzać. Jesteś u mojej mamy na ogródku, więc mogę prosić mamę o miarkę. Weź poproś, tak? No. Bez dobra, mamo! Podasz mi miarkę? Ja jestem ciekaw, czy oni złączyli dwa role ze sobą, czy to jest jedno duże rolo. Bo my kiedyś mieliśmy do odcinka u mnie i mieliśmy dwa połączone i to się rozpadało w pewnym momencie. Oho, 46. Trochę centymetrów mi zabrakło. Musiał jakiś facet pisać, że 50 centymetrów. Dobra, otwieramy, jemy. Mogłeś pokazać dla widza. A zobaczcie sobie. Super kebab, no fajny. Proszę. Będziemy taką rundkę robić, każdy pogryzie. Tak. Pysznie. Bardzo smaczny. Kebab jest takim jedzeniem, które po pierwsze ja na przykład jem raz na 3 miesiące albo co pół roku, bo zazwyczaj na niego nie mam ochoty. I mam też bardzo małe zaufanie do kebabów. Teraz jak już jem, to jem w Berlinie, tylko i wyłącznie ten Berlin Doner kebab. Tak poza tym to nigdy nie ufam mięsu. Ten kebab jest też trochę inny, bo on zamiast takich składników typowych do kebaba ma taką jakby sałatkę kolesław. No, w środku. Okay, daj mi. Zobaczmy, czy się przekonam do innego kebaba niż Berlin. Dobry jest! Ej, serio, jest giga. My chodzimy do Berlin Doner kebaba, bo tam mamy widzów i oni nam zawsze robią dobrego kebaba. To fakt. Widzisz, jest złączony. No? A faktycznie. Tylko jest lepiej złączony niż ten, co mieliśmy my. No tak. Jest taka bardziej twarda ta tortilla i się tak nie rozlatuje. Wydaje mi się, że uda nam się to zjeść całe. No, w skali kebabów takie dobre 8 na 10. Fajne to mięso, takie nietłuste. I ta surówka jest fajna, bo ona daje taki kwaskowości trochę i to tak fajnie smakuje. Takie, że jakbyś miała stare mięso, to byś tego nie czuła, bo ci tak ci kwasowość daje surówka. Trzeba im podrzucić ten pomysł. A może oni właśnie taki pomysł mają? Jeżeli chodzi o ceny, bo przy hot dogu nie powiedzieliśmy tutaj też, nie? Ten kebab kosztował 32 zł. Jeżeli chodzi o hot dogi, to za dwa zapłaciłam 62 zł. Twój był chyba po 29, mój był po 33. Tak, no tam była różnica cenowa, nie wiem jak dokładnie, ale za te dwa zapłaciłam 62. Ty no już połowę mam zjedzoną. No ale jak trzy osoby, to można zjeść takiego kebaba, no. Nie? Ale no niektórzy jedzą takiego sami. Podziwiam, serio. Dajcie znać w komentarzu, czy kiedyś zjedliście takiego kebaba solo, bo jestem ciekaw, ilu was jest. Masz trochę, a nie będziesz na filmie. Nie chcę pani kebaba? Pięknie! Jeżeli chodzi o kolację, to chyba będziemy musieli zadzwonić po większych głodomorów. Ja bym wziął dwóch potężnych chłopów. Ja już wiem, o kim ty myślisz. Tak jest. Jest już prawie 21 i ostatni posiłek, który dzisiaj zjemy, to będzie ta ogromna pizza. Faktycznie ogromna. Naprawdę duża, no. Pizzę zamówiliśmy z dowozem z pizzerii Keja. Ma ona 60 cm aż. Jest naprawdę bardzo duża. I z racji tego, że ona jest tak ogromna, a my dalej z Pawą jesteśmy na jedzeni, to zaprosiliśmy Bartka i Piotrka, żeby nam pomogli to wszystko zjeść. Cześć. Siema. Przecież ten kawałek jest tak wielki, jak mała pizza. Przyłóż go do głowy, no on jest wielkości głowy. Smacznego. Ja też oczywiście widzę, że zjem. Ale nie jest taka zła. A od razu nastawiałaś się, że będzie zła? My już kiedyś omieliśmy na Pawła odcinku i była taka średnia. Ale to może dlatego, że musieliśmy zjeść całą na czas i nam nie smakowała. A ty jesteś malutka przy nim. Jak panu smakuje? Jest bardzo dobra. Mega tłusta, nie? Czyli dobra. Jak Piotrek. To jest jak prowadząca, no ale... Nie. Ale nie wypada! Tutaj zjesz jeden kawałek i już jesteś cały napchany. Ile kosztowałaś ciekawości? 80 zł. 8 kawałków? Podychę za kawałek, to tak jak... Te kawałki mógłbyś podzielić na... 8 osób się nie unaje, spokojnie. No? Albo 4 Piotrków.
Albo tak. Muszę przyznać, że każdy posiłek dzisiaj, mimo że był ogromny, to był bardzo dobry. Ale ja kończę pierwszy kawałek i mam dosyć. Ale nie dziwię się, że ty nie jesteś głodny, jak ty zjadłeś całego wielkiego hot doga. Kebaba też zjadłeś połowę, ale będziemy mieć śniadanie na jutro. No, bo zostanie na pewno, nikt tego nie zje. Dołożymy się? Tyle pizzy nam zostało, nie udało nam się zjeść więcej, mimo tego, że mieliśmy dwie dodatkowe osoby do pomocy. Zobacz, parka. Tego przyrosła. Dobrze się czujesz? Mhm. To z Pawłem zostawimy sobie na jutro, chętnie zjemy. I dziękuję wam za oglądanie, zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli takie filmy wam się podobają. Subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Pa! Pa!